Dzień dobry, dzień dobry. Tadeusz Cymański, poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tak będzie bezpieczniej, a dlaczego to się jeszcze wyjaśni. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chodzi mi o to, że będzie bezpiecznie tak pana przedstawić, ale to wszystko nieważne, bo rozumiem, że pan w fantastycznym nastroju w końcu 800+, zamiast 500+, ma być od 1 stycznia, a jakby Donald Tusk rządził, to byłoby nawet od 1 czerwca. No jeszcze wcześniej bym może był, gdyby on rządził, to nie wiem, co by było, gdyby było, ale od czego jest myślenie? No warto, jak ktoś coś mówi, to warto zobaczyć, kto mówi i o czym mówi i co robił wcześniej w tej sprawie. Ale może zmienił zdanie. Wie pan, panie redaktorze, drodzy państwo, nawrócenie to tak jak komuniści się nawracali, mówi, słuchaj, ja już zacząłem wierzyć w Boga, ale mówi, jeszcze poczekaj, jeszcze nie teraz. Będzie sezon ofiar, więc znamy te numery. Brunner, jak to się mówi w klasyce, to jest kompletnie niewiarygodna ściema, wiem co mówię, bo ja śledziłem dokładnie poczynania, a Donald Tusk przebrany za socjalistę i troszczący się o najsłabszych, no ludzie. Ale pamięta pan, jak 12 lat temu odchodził pan z Prawa i Sprawiedliwości, zakładając Solidarną Polskę, to mówiliście wtedy dwie rzeczy. Pierwsze, że Kaczyński już nigdy wyborów nie wygra. Drugie, że to dlatego, że jest liberałem i nie dba o najbiedniejszych. Kaczyński od tego czasu, pan pozwoli, że dokończę pytanie, wybory wielokrotnie wygrał. Ten liberalizm, jak wygląda, to wszyscy widzimy. No i pytanie, to może powinniście wrócić do PiS-u, skoro się okazało, że się myliliście, że Kaczyński się nawrócił na socjalizm, jak to pan ujął. Nie mam aż takiej młodej super pamięci, ale jeszcze pamiętam, co mówiłem i tak dalej. Rzeczywiście, to tutaj trzeba powiem prawdę, bo jak się weźmie dzisiaj komputer i sprawdzi, to polityka społeczna 2527, można to sprawdzić. Jest inna. Ale to nie jest rozmowa historyczna. Ale, pytanie było troszkę bardzo inne. Ważne jest, pytanie bo powiem panie o pośle, czym. PiS zmienił politykę społeczną, socjalną całkowicie. To może pan powinien wrócić do PiS-u, a nie teraz zmieniać nazwę z panie Solidarnej na suwerenną. Jest jeden front Zjednoczonej Prawicy. Mhm. I różnice w pewnych akcentach, a nawet różnice w ramach naszego frontu. Można zmieniać miejsce strzeleckie, ale nie front. A gdzie jest Tadeusz Cymański na tym froncie? Dlatego, że wczoraj była, jak to ujął Patryk Jaki, ofensywa Solidarnej Polski na Dolnym Śląsku. Zastanawiałem się, czy weźmiecie Kłodzko i pójdziecie dalej na Hradec Kralowe w ramach tej ofensywy. No, ale skończyło, ale wyglądało to tak, że wszyscy są tam na tym froncie, oprócz pana. Pana nie, ma, nie było na Dolnym już Śląsku. Nie ma dylematu, czy... Dlaczego pana nie było na Dolnym Śląsku? Dlaczego pan nie wspierał kolegów z suwerennej Polski? Nie powiem absolutnie złego słowa i nie chcę tutaj różnicować, bo to jest pułapka pewna. Dlaczego, dlaczego pana tam nie było? To proste pytanie. Duchowa łączność była, nie duchowa mogłem łączność. Być, byłem u siebie. Nie dlatego. Jestem w tej partii i panie redaktorze, nie, żeby nie było ma jasne. Pana jeszcze. Natomiast wbijanie klina i dzielenie Zjednoczonej Prawicy dla mnie nie jest ani PiS, ani Solidarna, ani Suwerenna Polska pan najważniejsze. Dla mnie jest najważniejszy efekt globalny. I to tak trzeba, tylko przeciwnicy tylko czekają na to, żeby podzielić. Ale nie można zostawić na razie przeciwników, bo wie tak? Pan, to jest u was jest. O to chodzi. U was jest zgodnie z tym przysłowiem, Panie Boże, broń mnie przed przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam. Pytam o to, dlatego że pan należał do Solidarnej Polski. Wstąpił pan już do Suwerennej? Jeszcze nie, ale... A wstąpi pan? Decyzje w takich sprawach, no, najpierw proszę. O tym się dowiaduje mój szef i przełożony, a w tym czyli przypadku Zbigniew Ziobro. Pan się jeszcze waha. Decyzję taką podejmę w rozmowie z Zbigniewem Ziobro. Wczoraj wieczorem odebrałem telefon pańskiego kolegi partyjnego, który powiedział wprost, Tadeusz Cymański jest już poza naszą partią i pytanie go o to, co my myślimy, nie ma najmniejszego sensu. Dlatego ja pana nie to pytam. Teraz powiem najważniejsze. Dlatego ja pana nie pytam, co myśli Zbigniew Ziobro, tylko co myśli Tadeusz Cymański? Ja powiedziałem i powtórzę to jeszcze raz. Dla mnie Zjednoczona Prawica. Ja mam to do siebie, że byłem w PiS-ie. Ale pan nie chciał zmieniać tej nazwy, prawda? Dla mnie nie jest najistotniejsze. Obecna nazwa jest dobra, mówi pan o Solidarnej Polsce. I nie chciałbym jej zmieniać. Z żalem i sentymentem się z nią rozstaję. Nie jest tajemnicą, że moją domeną były zawsze sprawy społeczne i socjalne. Natomiast nie widzę żadnej sprzeczności. Wręcz przeciwnie. Widzę potrzebę utrzymania jednego obozu Zjednoczonej Prawicy. I to, gdzie ja będę pracował, chodzi pan, o moje pożytki. Gdzie pan będę najbardziej obóz... przydatny. Czyli nie wie pan, czy będzie pan bardziej przydatny w PiS-ie, czy u Zbigniewa Ziobry? Na pewno będę przydatny w tej kampanii i będę pracował na rzecz zwycięstwa w tych wyborach, panie redaktorze. To jest najważniejsze. No, wie pan, z punktu widzenia suwerennej Polski ważne jest również, czy będzie pan
ich żołnierzem, ich członkiem, członkiem ich partii? No to od razu odpowiadam, nie chcę być żołnierzem ani PiSu, ani Solidarnej Polski, ani Zjednoczonej, tak się... Zjednoczonej Prawicy chcę być. Chcę być razem po prostu i pilnować jedności frontu. Jak pan patrzy, no więc jednolitofrontowcy, jeśli pan zna historię. Nie ma sprzeczności. Jednolitofrontowcy, jak pan zna historię, to byli komuniści, ale zostawmy teraz jednolitofrontowców. Różnica zdań to nie konflikt. No wie pan co, to co się dzieje między premierem a Zbigniewem Ziobro, między premierem a ministrem sprawiedliwości, to nie jest konflikt. Powiem panu tak. Czy są sprawy, w których oni się zgadzają? Bo, większość jak... głosujemy razem w Sejmie. Ale na wie pan co? Spraw. Powiem panu tak, jak się sprawdzi wyniki głosowań, to Platforma w większości, bo ponad 50% spraw głosuje razem z wami, bo są to sprawy niekontrowersyjne, jak pan doskonale wie. Zawsze tak było, w każdym Sejmie tak było. Natomiast pytam o to, dlatego że jak słyszymy wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który mówi, że reforma wymiaru sprawiedliwości kompletnie leży i przez te 8 lat Zbigniew Ziobro nic nie zrobił. I Zbigniew Ziobro, który mówi, że to wszystko dlatego, że to Morawiecki i PiS mu nie pozwalają, to się zastanawiam, po co on tam jeszcze jest? Po co wy jeszcze jesteście w tym rządzie, skoro Mateusz Morawiecki myli się we wszystkim? Panie redaktorze, bierzmy poprawkę. To są też tylko ludzie. I premier, i minister, obaj mają ciężkie zadanie. I to, że czasami niestety niepotrzebnie publicznie, i teraz mamy tego dowód w tej rozmowie, bo po co na Twitterze publicznie, obojętnie czy to chodzi o premiera, czy o Zbigniewa Ziobrę, obaj mają ciężko, natomiast myślę, że rozsądku nam nie zabraknie i ostatnie wypowiedzi dają pewne nadzieje. Ja jestem myślę, od tego, żeby łagodzić różnicę. No to posłuchajmy tych ostatnich nie wypowiedzi. Nie dajmy się rozegrać. Ryszard Terlecki, ten wewnętrzny koalicjant właściwie nie jest koalicjantem, jest obciążeniem coraz większym i to trzeba jakoś rozwiązać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czy rozmawiacie między sobą w Solidarnej Polsce, w Suwerennej Polsce, przepraszam, bo to nie nadążysz, o tym, kogo Jarosław Kaczyński nie wpuści na listę? Nie, o tym nie rozmawiamy, ja myślę i oczekujemy tylko i wyłącznie, mówię tutaj jako Suwerenna Polska, jako poprzednio Solidarna, dzisiaj Suwerenna Polska, chcemy wspólnego frontu, chcemy wygrać te wybory i myślę, że te rozmowy niełatwe i te emocje, które pan tutaj pokazuje, całkiem niepotrzebne wypowiedzi, nawiasem mówiąc, bo ja bardzo szanuję marszałka. No proszę pana, to jest prezent dla przeciwników, bo się wykorzystuje to. Teraz ktoś powie, a od razu drugi reaguje, trzeci reaguje. Ja jestem po prostu już doświadczony i wiem, że pewne rzeczy się robi w rodzinie, prywatnie, po cichu, wewnętrznie, a nie na pokaz zewnętrznie. No to jest po prostu... Zobaczy pan, jaka będzie jazda teraz w internecie, dziennikarze mnie zaraz obsmyczą i powiedzą, proszę pana, ja panu zacytuję, co powiedział ten czy tamten, a ja swoją rolę... Ale ludzie mają prawo wiedzieć, dlaczego wy zajmujecie się cały czas sobą, a nie... Sobą się nie powinniśmy zajmować. Zajmujecie się cały czas, walką z między Solidarną, między Suwerenną Polską a PiS-em o tym, czy Suwerenna Polska pójdzie do wyborów sama, czy z PiS-em. O tym wszystkim. Mam nadzieję, że pójdziemy razem. O tym, czy konflikt w Trybunale Konstytucyjnym da się rozwiązać. RMF24 interia.pl. Tam zapraszam. Ciężko. Proszę mówić. Panie pośle, wie pan, dlaczego jest ciężko? Dlatego, że ja mam takie daleko posunięte poczucie, że jest pan że wyjątkowo oszczędnie gospodaruje pan szczerością w czasie tej rozmowy. No szczerość, dlaczego nie? Wyjątkowo oszczędnie nią pan gospodaruje. Wie pan, jest takie słowo roztropność. Trzeba wiedzieć, co się mówi, bo szczerość posunięta w polityce prowadzi do... No, to jest bardzo słowo piękne. No to ale tu przychodzą różni ludzie. Otwórzmy karty. Kto jest bardziej szczery ode mnie? Otwórzmy karty. Kto? Co pana łączy jeszcze? Co pana łączy z Suwerenną Polską, z tymi kolegami? Bardzo dużo. Tak? Bardzo dużo. Korzenie... Znam tych ludzi, bardzo wszystkich. Zrobiliśmy kawałek dobrej roboty. Jarosława Kaczyńskiego zna pan znacznie dłużej. Tak, tak. Zdradzał go pan dwa razy. Odchodziłem, to nie była taka, ja tego nie uważam. I proszę też wierzyć mi, że nie sądzę, żebyśmy mieli do siebie jakieś wielkie żale. Zachowałem, uratowałem pozytywne relacje. I moim atutem jest, panie redaktorze, to, tak myślę, pozwalam sobie publicznie tu powiedzieć, że mam dobre relacje osobiste z większością, znakomitą większością ludzi i również z opozycji z wieloma ludźmi. I wie pan, po tylu latach i różnice zdań i odejścia i przyjścia, natomiast nie zmieniałem poglądów na szczęście. Dobrze. Mam jasne przekonania. To bez zmiany poglądów. Przecież, absolutnie. No to popatrzmy. Więc tutaj akurat... Suwerenna Polska ma do pana pretensje o to, że przepraszał pan Pawła Kukiza
bo jak widać, konflikt się nasila, konflikt sędziów pokoju, oni nie chcą się zgodzić na to, a tak naprawdę to jest tylko pretekst. Oni się boją, że Kukiz w takim mniemaniu zastąpi Ziobrystów. Powtórzę jeszcze raz to. Absolutnie się nigdy nie godzę na to, żeby stosować niewłaściwy sposób przekazu. Zauważam, że został obrażony Paweł Kukiz, a poza tym rozum jest na pierwszym miejscu. A rozum mówi jedno, jeżeli Paweł Kukiz ma być znany na jednej liście, to wszelkie próby dyskredytowania jego są błędem. Dobrze mówię? Panie pośle, pan tutaj jest taki logiczny, panie redaktorze, no niech pan przyzna, że to jest pewna logika. No nie mogę dawać na talerzu prezentów dla naszych wrogów. No czy nie. Czy da się jakoś rozwiązać te konflikty, które wami was, powiedzmy, trapią, nurtują. Na przykład konflikt w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie podział wyraźny jest taki, tak silny, że część sędziów nie uznaje faktu, iż pani Julia Przemska jest prezesem. I nie będą z nią orzekać. Bardzo to przykra historia. Nie jestem prawnikiem, ale się przygotowałem do programu. Czytałem różne komentarze, nie. W tym Rzecznika Praw Obywatelskich. Na czym polega problem? Problem jest realny. Niestety błąd w ustawie, bo nie wprowadzano przepisów przejściowych i powstał taki dualizm. Panie pośle, zostawmy te błędy w ustawie, bo pytanie jest teraz trochę inne. Mamy teraz bowiem projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tak, który ma obejść ten konflikt. Ano w ten sposób, że wróci się do tego, co było dawno temu, przed waszymi zmianami, tak czyli jest. Do tego, że jest tak zwany pomysł. Pełen skład Trybunału będzie 9-osobowy. Tak. Pan to poprze? Będę rekomendował kolegom, to co pan pytał, o suwerenną Polskę, żeby to poprzeć. A suwerenna Polska wygląda na to, że nie chce tego poprzeć. Nie wiem. Wczoraj Zbigniew Ziobro mówił o tym tak, jakby to miała być karta przetargowa. To znaczy po prostu będziemy się targować. My to poprzemy, jak nam dacie więcej miejsc na listach. Ale dobrze rozumiem? Panie redaktorze, ja jestem w suwerennej Polsce, a nie w kajdankach. Aha. Żeby pan mnie dobrze rozumiał. Zrozumiał pan to? Kajdankach. Więc nie jest tak, że musi na Rusi, a w Polsce kto coś to chce. Jeśli dobrze rozumiem, to pan właśnie teraz powiedział, że suwerenna Polska może sobie mówić, ja powiem panu i tu państwu od razu, którzy nas słuchają, powiem jedno. Słyszałem różne wypowiedzi, bo impas jest niestety strasznie kompromitujący. To jest nie do przyjęcia. Prezydent apeluje, ważne osoby apelują, a tamci sędziowie się zasadzili. Trzeba to rozwiązać. Trafia mi do przekonania taka opinia, że to jest wasz problem, wyście ich wybierali, to załatwcie to. I teraz jest pewien pomysł, bardzo może dziwny, taki doraźny, który to próbuje rozwiązać, żeby była wreszcie decyzja. Ale wie pan, że to obnaża waszą politykę, bo przypominam panu... Czyją politykę naszą? W ogóle wszystkich nas personalnie... Już panu mówię. No, proszę bardzo. Także personalnie Tadeusza Cymańskiego, dlatego, że pan głosował za wszystkimi ustawami zwiększającymi, tak zwany pełen zmieniającymi. Pamiętam. Przypomnę panu, że w 2015 roku, jak przejmowaliście władzę, to pełen skład Trybunału Konstytucyjnego, czyli taki skład, w którym Trybunał osądza najważniejsze sprawy, to było 9 sędziów. Wy to zmieniliście do 13, po to, żeby po pół roku z 13 zrobić 11, a teraz chcecie wrócić do 9. Czyli chcecie wrócić do tego, coście tak skutecznie zmieniali. To jest działanie, które ma na celu, no w pewnym sensie ustawowo wymuszenie decyzji, bo jest pat. PiS, my Solidarna Polska, my Suwerenna Polska, myliliśmy się. Ja nie wiem. Skoro wracamy do tych samych przepisów, które zmienialiśmy, wracamy do nich, to znaczy, że się myliliśmy. Panie redaktorze, nie jest sztuką coś krytykować, jest sztuką coś zaproponować. A co pan proponuje, czy ktokolwiek ze słuchających, jak ten impas rozstrzygnąć? Przyzna się pan do błędu, czy nie? Ja mogę mówić za to, co ja... nie jestem prawnikiem. Ale głosował pan za tym. Mogę powiedzieć jedno, że to nie działa w tej chwili, że jest blokada. Ale z jakiegoś powodu głosował pan za tym. Ja oczywiście wiem, z jakiego powodu. Chodziło o to, żeby wtedy, mając swoich sędziów, nie dać się przegłosować tam. Jeżeli ktoś w dobrej wierze
a robiłem to w dobrej wierze, popieram jakieś nazwisko jakiegoś człowieka, no i później on się okazuje w praktyce, że no, nie chcą się dogadać, bo to jest problem, to jest dramat. Ale czasami ludzie was ostrzegano, przypominam panu, przypomina mi się głosowanie na temu. Przypominam wybór prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przed Marianem Banasiem wszyscy was przestrzegali, że ma dziwne hotele, które wynajmuje na godziny w Krakowie, wszedł w ich posiadanie w jakiś dziwny sposób. No, a wy wtedy broniliście go, że Banaś jest najczystszym, kryształowym człowiekiem. I co się stało? Teraz uważacie, że Banaś powinien trafić pod sąd, ale on ma immunitet i go nie można odwołać. Panie redaktorze, powtarzałem wy tak to aż tu w tym studiu rozmawiałem wiele razy. Nigdy nie mówiłem, że jesteśmy partią czy środowiskiem aniołów czy geniuszy. Ale to nie chodzi o bycie aniołem. Pan pyta o błąd. No to błąd jest ludzką sprawą czy nie? Czy anielską? Mm-hmm. No. Dobrze, to proszę mi jeszcze powiedzieć. Nie ma idealnego świata. No niestety, nie wszystko nam wyszło i tu mamy sytuację trudną. My odpowiadamy za to. Nikt się nie uchyla od odpowiedzialności, ale że myśmy ich wybierali, to my chcemy to poprawić. Pan poprze tę ustawę, tak? Zanim powiem, to się zastanowię, ale niewykluczone. Powiedziałem niewykluczone i rozumiem intencje. Pan powiedział, tej ustawy, że będzie rekomendował poparcie. No to jeżeli pan będzie rekomendował poparcie, tak, to znaczy, że pan poprze, czy panu wykręcą ręce? Powiem bezpiecznie i precyzyjnie. No poprę każde rozwiązanie, które ten impas i ten bezwład przełamie, okej? Okay? Jasne? Dobrze, to proszę mi jeszcze. Jeżeli ktoś by miał lepsze, to może lepsze poprę, ale chcę, żeby skończyć z tym impasem, bo to jest wstyd, że wszyscy patrzą, a ci panowie i panie tam w tym trybunale się zasiedzieli i to pada na nas, to my musimy to rozwiązać. Kiedy skończy się, czy w ogóle jest możliwe, żeby skończył się konflikt między suwerenną Polską a premierem? Czy jest prawdopodobne, że suwerenna Polska wystartuje sama? Nie jest wykluczone, ale prawdopodobne jest bardzo małe, bo ja uważam, że to byłoby najgorszy scenariusz i nie ma konfliktu, jest ogromna różnica zdań i spór. Pan już mówił to, ale ja chciałbym usłyszeć pana jednoznaczną deklarację. Tak. Czy jest możliwe, że Tadeusz Cymański wystartuje z innej listy niż Jarosław Kaczyński? Pewne jest, nic nie jest wykluczone, powiedziałbym wyraźnie, ale pan nie oczekuje jakiejś deklaracji. Tak. Więc jeżeli jakiekolwiek miałbym takie myśli, to najpierw będę rozmawiał ze swoimi kolegami. Niech się pan nie gniewa, panie pośle, bo to nie chodzi o mnie. Słuchają nas ludzie, pańscy wyborcy. Tak. I oni się nie obrażą, oni powiedzą, że mam rację. Oni się nie obrażą. Oczywiście, że tak, bo najgorszą rzeczą... Myśli pan, że ludzie lubią, jak politycy kręcą? Nie, ale pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają. Teraz powiem jedną rzecz. Najgorszą rzeczą, jak o decyzjach, takich ważnych decyzjach, się dowiaduje partia czy przełożony z mediów. Ale ja nie pytam pana, czy nawet u redaktora Mazurka nie będę mówił tego, co najpierw muszę powiedzieć Zbigniewowi Ziobrze. Panie pośle, ale ja nie pytam teraz o to, ale czy pan... to pan pyta. Czy z innych partii? No to pan to jest? To jest pytanie, czy ja opuszczę suwerenną Polskę, naprawdę. A co pan pyta? No właśnie, jakby pan na przykład za... No jakie pytanie? Chwilę skupił się na zadaniu pytania, tak. Już. I odpowiedział, no to już. Czy Tadeusz Cymański wystartuje z innej listy niż Jarosław Kaczyński? Wszystko zrobię, żeby startować z jednej listy Zjednoczonej Prawicy. Dobrze, wszystko ale zrobię. Jeśli by suwerenna Polska startowała, jeśli by się tak złożyło, tak, z jakichkolwiek przyczyn, z innej listy niż PiS, to co zrobi wtedy pan? Straszny dylemat przede mną byłby w tym momencie i naprawdę miałbym straszny... Co pan zrobi? Ludzie wie pan, no to jest dość oczywiste pytanie. No, ja tego nie dopuszczam w myślach. Człowiek może rozważać, ale naprawdę miałbym dylemat z tym, że panie uważam pośle, jeszcze, powiedziałem wystarczająco dużo. Ale panie pośle, ale przecież ja tego nie wymyśliłem sobie. Tak. Znaczy, dzwonią, rozmawiamy przecież, rozmawiamy poważnie. No. O tym wszystkim pisze się w gazetach. Politycy suwerennej Polski prywatnie mówią o tym, że są poważne targi o liczbę miejsc na listach PiSu i jeśli Kaczyński się nie ugnie, to nie wystartują z list PiSu. I jest jeszcze coś takiego, to była... To poważni ludzie. Proszę pana, w tej chwili moja odpowiedź jednoznaczna na to pytanie byłoby osłabieniem i byłoby nie fair wobec moich kolegów. Których? Wszystkich w suwerennej Polsce. Dlaczego? Dlatego, że takie określenie ja nie, bo jest spór, panie się uśmiecha, państwo tego nie widzą. No bo... Polega to na tym, przepraszam, że nawet startując osobno, to osłabiamy cały zespół. Tak. A rozmawiając teraz na temat wspólnego startu, mamy jednak tą siłę, bo jesteśmy razem. I o tym wie Jarosław Kaczyński. No tak,
Pan jest zawodowcem, tu przychodzą różni ludzie, wszyscy o tym wiedzą, jak to działa. Panie pośle, jak to działa? To jeszcze raz. Więc proszę pana, nie jest w stanie. Dobrze, no to spuentujmy to jakoś. Mówię, podsumujmy to. Pan nie jest w stanie powiedzieć, że pan na pewno nie wystartuje przeciwko Kaczyńskiemu. To słowo niewykluczone oznacza, że jest możliwe. Logika A, B, C. Wszystko jest możliwe. Czyli pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie po prostu? Nie chcę odpowiedzieć i nie odpowiem, dlatego że w tej chwili jasna deklaracja jest, proszę pana, rozdawaniem kart, a wszystko jest w grze. A powiedzieć w takim razie? W negocjacjach tak się nie robi. Czy wasi wyborcy nie zasługują na to, byście na przykład przestali prowadzić te gorszące spory między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro? Żeby na przykład, no nie wiem, suwerenna Polska, która zajmuje się ostatnio głównie krytykowaniem PiSu. Ja się zastanawiam, jeżeli chcecie wystartować osobno, to jeszcze raz powtarzam, moją rolę, moje doświadczenie chcę wykorzystać, żeby właśnie te, pan to nazywa gorszące spory. A pan uważa, że one nie są gorszące? Gorszące jest, jeżeli publicznie dochodzi do niepotrzebnych słów, pan cytował, to wszystko prawda. I chcę tu publicznie powiedzieć... Dzisiaj jest wywiad Zbigniewa Ziobry. O czym mówi Zbigniew Ziobro? Zbigniew Ziobro udowadnia w Tygodniku do Rzeczy, że on miał zawsze rację, a Mateusz Morawiecki jej nigdy nie miał. No na litość boską, panowie, przetnijcie to wreszcie. Zajmijcie się jakąś robotą, za którą wam ludzie płacą. Wszyscy sympatycy Zjednoczonej Prawicy chcą, żeby zaprzestać tego. Pan ma rację, ja też tego chcę. I będę w tym kierunku działał, nawet w tej audycji, mając roztropny dystans, jednak, jak pan widzi, powściągiłem słowa i nie chcę uderzać ani w jedną, ani w drugą, ani w trzecią stronę, tylko jeszcze wyraźnie to mówię. Duża różnica zdań i ocena działań, zwłaszcza w Brukseli, i różnica zdań między premierem a ministrem nie może przeszkodzić nam w zmontowaniu potężnej, silnej listy. Tadeusz Cymański dzisiaj, proszę państwa, bardzo oszczędnie gospodarował szczerością i prawdą, ale... Ale inteligencja tych, którzy słuchają redaktora Mazurka, wie i każdy się domyśli, co będzie i co może być, okej? No niech pan powie o swoich 2 milionach słuchaczy, że to są inteligentni ludzie. I ponad dwóch, to po pierwsze, a ponad dwa nawet, ponad, no to... Znacznie. A po drugie, jakby to panu powiedzieć, inteligencją słuchaczy nie zmieni pan faktu, że pan dzisiaj słowa prawdy nie powiedział. Nie powiedzieć, a oni wiedzą, co chciałem powiedzieć i myślę, mogę mrugnąć do nich i powiedzieć, pozdrawiam wszystkich, tych, którzy nas nie lubią też. Dobrze, pan się już pożegnał? To ja jeszcze powiem słowo, dobrze? Bo, proszę państwa, to ja w takim razie będę tłumaczem. Tadeusz Cymański rzeczywiście jest na wylocie z PiSu, z suwerennej Polski. To jest autorska interpretacja. Tadeusz, to jest moja autorska interpretacja, proszę patrzeć, tylko ja to mówię, tak? Tadeusz Cymański jest na wylocie z suwerennej Polski i jest poddawany silnej presji i z jednej, i z drugiej strony, ale on sam jeszcze nie wie, co wybrał. I o tym była trochę ta rozmowa. Czyli mam iść do Hołowni. Panie pośle... To byłby dowcip. Po programie do domu, prosto do domu. Dziękuję serdecznie, do widzenia. O książkach nic dzisiaj, no szkoda.